czerwcu, a rok później wejdziemy na wieżę. To był reporter RMF Max Mariusz Staszak. Przypominamy także, że dziś o godzinie 18 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej w Świdnicy odbędzie się spotkanie grubej grupy wsparcia. To propozycja dla tych, którzy odchudzanie wpisali sobie na noworoczną listę postanowień. O tym się mówi na Dolnym Śląsku. Cześć, Mariusz Staszak. To magazyn reporterski RMF Max Dolny Śląsk. Filharmonia Sudecka to kolejny wałbrzyski obiekt kultury, który doczeka się remontu. Prace przygotowawcze do inwestycji instytucja ma już za sobą. Rozmawiałem na ten temat z dyrektor Filharmonii, Elżbietą Łaganowską, o modernizacji obiektu. Jest to nie tylko modernizacja sali koncertowej, ale w planach jest modernizacja wszystkich pomieszczeń Filharmonii Sudeckiej, czyli oprócz sali koncertowej również pomieszczeń biurowych, garderób i innych pomieszczeń, które muzycy używają poza salą koncertową. Tak samo modernizacja holu. Jest to bardzo szeroki zakres pracy. Gdzie w tym czasie odbywać się będą koncerty? Koncerty będą się odbywać w różnych miejscach, bo ponieważ główna sala zostanie wyłączona, nasza koncertowa, wobec czego będziemy koncertować w całym okręgu wałbrzyskim. Będziemy się wspomagać i jesteśmy po rozmowach z Teatrem Zdrojowym. Pan burmistrz jest bardzo otwarty i z chęcią Filharmonię przyjmie na koncerty oraz w parafiach, być może nawet w dużych marketach, czy wszędzie tam, gdzie będziemy mogli się pokazać szerszej publiczności i wszędzie tam, gdzie no, zobaczymy, że są warunki na koncerty, bo nie da się ukryć.